Nie martwcie się o mnie, ja sobie zawsze dam radę. Nie martwcie się o mnie. Astrid Lindgren. Nie martwcie się o mnie. Pipi wchodzi na pokład. Czyta Edyta Jungowska. Ja sobie zawsze dam radę. Pipi, właśnie mija rok, jak tu mieszkasz w willi śmiesznotce, odezwała się nagle Anika. Rzeczywiście, czas leci i człowiek zaczyna się starzeć, odpowiedziała Pipi. Na jesieni skończę 10 lat, a wtedy ma się już najlepszy okres w życiu za sobą. Zawsze będziesz tu mieszkała? Zapytał Tommy. To znaczy, dopóki nie urośniesz na tyle, żeby móc być piratem. Tego nikt nie wie, odparła Pipi. Mnie się zdaje, że mój tatuś nie zostanie na zawsze na tej murzyńskiej wyspie. Pewnie po mnie przyjedzie, jak tylko będzie miał gotowy nowy statek. Tommy i Anika westchnęli. Nagle Pipi, dalej siedząc na schodach, wyprostowała się. Patrzcie! Właśnie idzie! Tatusiu Efraimie, ale urosłeś! Pipilotto Victualio Firandello, złotomonetto pończoszanko, córko Efraima, moje ukochane dziecko. Właśnie chciałem powiedzieć, że ty urosłaś. Domyśliłam się, odparła Pipi. Dlatego powiedziałam to pierwsza. Moja mała, jesteś zawsze tak samo silna? Jeszcze silniejsza, odpowiedziała Pipi. Spróbujemy siłować się na rękę? Dobra, zgodził się tatuś Efraim. W ogrodzie stał stół i Pipi ze swoim tatusiem usiedli przy nim. Tommy i Anika patrzyli. Na świecie był tylko jeden człowiek równie silny jak Pipi, jej tatuś. Zmierzyli się teraz z całych sił, ale żadnemu z nich nie udało się pokonać przeciwnika. W końcu ręka kapitana pończochy zaczęła trochę drżeć, więc Pipi powiedziała: Zwyciężę cię, jak będę miała 10 lat, tatusiu Efraimie. Tatuś Efraim był tego samego zdania. Ach, mój Boże, wykrzyknęła Pipi. Zapomniałam was przedstawić. To są Tommy i Anika, a to jest mój ojciec, kapitan i jego wysokość Efraim Pończocha. Bo jesteś przecież królem murzyńskim, prawda, tatusiu? Zgadza się, odparł kapitan Pończocha. Jestem królem murzynów Kurrekurredutów na wyspie, która nazywa się wyspą Kurrekurredut. Wypłynąłem tam na brzeg, jak mnie wtedy fala zniosła do morza. Pamiętasz? Ach, więc stało się tak, jak przypuszczałam, rzekła Pipi. Cały czas wiedziałam, że się nie utopiłeś. Ja miałbym się utopić? O nie! To równie niemożliwe, jak żeby wielbłąd przecisnął się przez ucho igielne. Mnie unosi na wodzie tłuszcz. Tommy i Anika przypatrywali się z zaciekawieniem kapitanowi Pończosze. Dlaczego wujaszek nie ma na sobie murzyńskich szat? Zapytał Tommy. Mam je w walizce, odparł kapitan Pończocha. Włóż je, włóż! Wrzeszczała Pipi. Chcę zobaczyć mojego ojca w królewskim stroju. Poszli więc wszyscy do kuchni. Kapitan Pończocha zniknął w sypialni Pipi, dzieci siedziały na skrzyni z drewnem i czekały. Zupełnie jak w teatrze, odezwała się Anika z niecierpliwą radością. I nagle stuk! Otworzyły się drzwi i stanął w nich król murzyński. Miał na biodrach spódniczkę ze słomy, na głowie złotą koronę, na szyi kilka rzędów paciorków. W jednej ręce trzymał oszczep, w drugiej tarczę. To było wszystko. Spod słomianej spódniczki sterczały grube, owłosione nogi, ozdobione przy kostkach złotymi kółkami. Ussam kussor mussor filibussor, odezwał się kapitan Pończocha, marszcząc groźnie brwi. On mówi po murzyńsku, zachwycił się Tommy. Co to znaczy, wujku Efraimie? To znaczy, drżyjcie, nieprzyjaciele. Słuchaj, tatusiu Efraimie, powiedziała Pipi. Murzyni nie zdziwili się, jak przypłynąłeś do ich wyspy? Jasne, strasznie się zdziwili, odparł kapitan Pończocha. Najpierw chcieli mnie zjeść, ale jak powaliłem palmę gołymi rękami, zmienili zamiar i obrali mnie królem. Potem panowałem przed południem, a po południu budowałem sobie statek, a raczej małą żaglówkę. Długo trwało, zanim ją skończyłem, bo wszystko musiałem robić sam. Jak już była gotowa, powiedziałem murzynom, że muszę ich na pewien czas opuścić, ale że niedługo wrócę i przywiozę ze sobą księżniczkę, która ma na imię Pipilotta. Pipi z radości stanęła na głowie na stole kuchennym i wymachiwała nogami. Ale Tommy'emu i Anice zrobiło się trochę smutno.
Mieli uczucie, że ktoś zamierza odebrać im Pipi. Nie martwcie się o mnie, ja sobie zawsze dam radę. Nie martwcie się o mnie. Nie martwcie się o mnie. Ja sobie